do procesu beatyfikacji i kanonizacji szczęsnego Zygmunta Felińskiego. 10 września arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył kongregacji duchowieństwa archidiecezji lwowskiej. Księża, zakonnicy i zakonnice zebrali się w lwowskim seminarium duchownym w Brzuchowicach. Zgromadzenie to odbyło się w połączeniu z Dniem Młodzieży, który tradycyjnie odbywa się co roku na terenach seminarium. W ramach kongregacji duchowni przypomnieli sobie osobę i życiorys świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa, którego życie i służba przypadły na czas rozbiorów Polski i zajęcie kraju przez carską Rosję. Poza działalnością duszpasterską Zygmunt Szczęsny Feliński podejmował wiele wysiłku na rzecz reformy duchowieństwa, opiekował się nad sierocińcami i szpitalami, dla pomocy którym założył zakon sióstr rodziny Marii. Ostatnie lata życia po represjach władz rosyjskich święty Zygmunt Szczęsny Feliński spędził w Dźwignaczce, małym miasteczku w obwodzie tarnopolskim, gdzie akurat przy pomocy dobroczyńców kończy się renowacja kościoła założonego przez świętego arcybiskupa.